Proszę Państwa, otwieram uroczystą sesję Rady Miejskiej w Lęborku z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego w znak naszych czasów. Z okazji rozpoczęcia kolejnego jubileuszu Dni Miasta, Dni Jakubowych i wręczenia wyróżnienia honorowego Miasta Lęborka, Lęborskiego Lwa. Proszę Państwa, serdecznie witam władze Miasta Lęborka na czele z burmistrzem panem Witoldem Namyślakiem. Witam serdecznie władze powiatu lęborskiego na czele z panią starostą Teresą Toską-Szarą. Witam kierowników i pracowników naszych jednostek komunalnych, którzy tutaj widzę w niezłej liczbie przybyli się naszą uroczystość. Witam również duchowieństwo dekanatu lęborskiego na czele z ojcem Romanem Zioła. Witam radnych oczywiście i radnych wszystkich 7 kadencji od początku naszego samorządu. Witam pozostałych również zebranych bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mamy dzisiaj też szczególnego gościa na sali. Jest to polityk, prawnik, senator pierwszej i drugiej kadencji, osoba, która była w rządzie wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a także były prezes tego Trybunału, ale dla nas samorządowców szczególnie też ważna osoba z jednego powodu, a mianowicie jest jednym z 3 twórców ustawy o samorządzie terytorialnym, czyli naszego katechizmu dla samorządowców. Przywitajmy gorąco pana profesora Jerzego Stępnia. Oczywiście już. Więc szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja jestem prosto z pociągu. Tutaj mnie pan kierowca przywiózł, prawda, i ze stacji przyjeżdżam na drugą stację, widzę, co to już po wszystkim odstawiają. No, w każdym razie świetny pomysł, świetna nazwa. O to właśnie chodziło w samorządzie, żeby po prostu mieszkańcy gmin, miast sami decydowali o tym, co się w tych miejscowościach będzie działo. I tak się dzieje, prawda? I tak się dzieje. No bo kto może lepiej od mieszkańców własnej gminy lepiej wiedzieć, co jest tutaj potrzebne, prawda? Jakie rzeczy powinniśmy w pierwszej kolejności robić, a w innej kolejności i tak dalej. Zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć parę słów na temat początku w ogóle tej idei i dokonać takiej retrospektywy może z tych 25 lat. I postaram się to zrobić w ciągu kwadransa, chociaż nie jest to proste, no bo to jest oczywiście olbrzymia przebudowa państwa, całego państwa, które jak państwo tutaj przynajmniej ci, którzy bardziej są wiekowodobnie zbliżeni, pamiętają, było państwem totalitarnym, scentralizowanym, w którym o wszystkim właściwie decydowało się w Warszawie, prawda? Władze były ubezwłasnowolnione, wszystko należało do państwa. Budżety, które w miejscowościach rady uchwalały, te rady narodowe, zawsze były tylko częścią budżetu państwa jako całości. No w każdym bądź razie ten system był kompletnie jeszcze na dodatek niewydolny. I tutaj wielka, pan mnie tutaj przedstawia, pan przewodniczący, jako jednego z twórców tej reformy. No, ja byłem taki prosty, powiedziałbym, wyrobnikiem od legislacji w Senacie pierwszej kadencji, ale główną postacią, która to wymyśliła, to był profesor Jerzy Regulski, który z zawodu był inżynierem, ale bardzo dobrze wykształcony także za granicą i często tam pracujący usiłował, a zajmował się planowaniem przestrzennym, właśnie planowaniem miast. Usiłował przenieść czasami te swoje dobre wzory z zachodu do Polski i się okazywało, że tego nie można powtórzyć, prawda? Nawet mówił, pamiętam, jak mówił, dla mnie takim paradoksem było to, że nie można rozwiązać problematyki zagospodarowania przestrzennego, nie można zrobić dobrego planu zagospodarowania przestrzennego w państwie z gospodarką planową.
tak? Czyli taka wewnętrzna sprzeczność. No i w pewnym momencie się zorientował, że pod koniec jeszcze lat 70., że to jest, że główną przyczyną jest brak autentycznego gospodarza, czyli samorządu terytorialnego. Szybko do niego dołączył profesor Kulesza, Michał Kulesza, no niestety już też nie żyjący. Profesor zmarł w roku 12 lutego, profesor Kulesza dwa lata wcześniej. No i tak zostałem już tylko sami, dlatego mówię do samorządowców. Teraz o mnie trzeba dobrze dbać. No w każdym bądź razie ja też dołączyłem do tego towarzystwa w połowie lat 80., bo pochodzę, ja pochodzę z Sandomierza, czyli z takiego miasta lokowanego na prawie magdeburskim w latach w XIII wieku. I dla takiego chłopaka wzrastającego w takim właśnie powiatowym Sandomierzu to było jasne, że samorząd terytorialny to jest bardzo wielka wartość. No i takżeśmy dotrwali mniej więcej w różnych ośrodkach do okrągłego stołu. Przy okrągłym stole Lech Wałęsa nas zaprosił do tego, żebyśmy razem z Solidarnością tutaj próbowali walczyć o zmianę systemu, o zmianę także tej Polski lokalnej. No później tak się złożyło, że w Senacie znaleźliśmy się z profesorem Regulskim i natychmiast przystąpiliśmy do prac legislacyjnych, wciągając to takich naukowców, do których mieliśmy największe zaufanie, a nie było ich za dużo. Bo większość jednak tak trzymała z tą drugą stroną, z tą systemem rad narodowych, prawda? I później powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego. To nam przyspieszyło zdecydowanie pracę. Ale z drugiej strony też pojawili się przeciwnicy samorządności, którzy chcieli jednak utrzymania tego poprzedniego systemu rad narodowych. Pamiętajmy, że to był taki moment, kiedy powstały komitety obywatelskie i one bardzo szybko chciały przejąć już odpowiedzialność za te swoje małe ojczyzny. I nawet mieli pretensje do Mazowieckiego, do ludzi właśnie wtedy w OKP, w parlamencie, że oni, no proszę bardzo, byście sobie tutaj już wywalczyli jakieś stanowiska, a u nas tam ciągle jeszcze rządzą ludzie z poprzedniej epoki. I w pewnym momencie pojawił się taki niebezpieczny pomysł w kręgach rządowych, żeby przyspieszyć wybory do rad narodowych, ale pozostawić starą ustawę o radach narodowych. Żeby nowi ludzie weszli do tych rad narodowych, przejęli odpowiedzialność za miasto. Oczywiście to uniemożliwiałoby nam przeprowadzenie tej reformy zasadniczej, no, ale udało się jakoś przekonać pana premiera Tadeusza Mazowieckiego, że najpierw trzeba przygotować ustawodawstwo, prawda, a dopiero potem dać ludziom instrumenty w postaci tego samorządu i przeprowadzić wybory. No i tak to tak się też stało, te wybory zostały przeprowadzone 7 maja 1990 roku, ale już byliśmy gotowi, bo mieliśmy te najważniejsze ustawy, ustawę o samorządzie terytorialnym, zmiany do konstytucji, kończyła o zmiana konstytucji, ustawa o pracownikach samorządowych, ordynacja wyborcza i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ten samorząd dla nas był taką rzeczą ważną? Notabene mało kto wtedy rozumiał właściwie, co my robimy i po co to robimy. Wszyscy byli zainteresowani zmianami gospodarczymi. Do dzisiaj zresztą tak jest, że właściwie jak się mówi o transformacji, o reformie, to się mówi o Leszku Balcerowiczu, o zmianach w gospodarce. Ja bardzo szanuję profesora Balcerowicza, bardzo go podziwiam, ale trzeba też woli prawdzie powiedzieć, że reformy gospodarcze to nie on zaczął, tylko rząd Rakowskiego i Wilczka, prawda? Ona ustawa o wolności gospodarczej. Natomiast okrągły stół doprowadził do tego, i wybory czerwcowe oraz rząd Mazowieckiego, że w Polsce nie powstał system oligarchiczny. We wszystkich krajach postkomunistycznych powstał system oligarchiczny. Nawet w małej Słowacji, już nie mówię o Ukrainie czy Rosji. Kto to jest oligarcha? To jest ktoś, kto w swoim ręku łączy władzę ekonomiczną, będącą, że tak powiem, wynikającą z jego prywatnej własności, plus władzę polityczną, tak? Nawet prezydent Poroszenko, no to jest taki typowy właśnie oligarcha, właściciel fabryk, prawda, produkujący głównie czekoladę, no ale oprócz tego też władza polityczna, prezydent państwa. No to jest system oligarchiczny. U nas
Czegoś takiego nie ma. Nie ma. A w 1988 roku, wtedy, kiedy właśnie rząd Rakowskiego i Wilczka wprowadził ustawę o wolności gospodarczej, to amatorów na oligarchów w Polsce było bardzo dużo. Oni zmierzali do tego, żeby szybko upadały przedsiębiorstwa, jednocześnie, żeby rosła inflacja. Po to, żeby za pieniądze po inflacji kupić majątek upadających przedsiębiorstw po cenach nominalnych. Rozumiem Państwa. Po co była inflacja? Dlatego ostatnia decyzja rządu Rakowskiego polegała na uwolnieniu ceny artykułów rolnych. To nakręciło inflację. Pierwszą ustawą, jaką uchwalił Sejm Kontraktowy, to była ustawa o indeksacji wynagrodzeń. W związku z tym rolnicy się cieszyli, bo coraz więcej dostawali za swoje artykuły żywnościowe. Tak? Robotnicy się cieszyli, bo indeksacja dawała im każdego miesiąca wyższe wynagrodzenia. Sfera publiczna się cieszyła, bo dostała coraz wyższe wynagrodzenia, a inflacja rosła. I w pewnym momencie mogło być tak, że ci właśnie polscy oligarchowie przejęliby ten majątek państwowy, ale jak powiem, według cen nominalnych, tylko czyli za darmo. I dlatego tak niektóre kręgi nienawidzą Balcerowicza, bo on, zwalczając inflację, bo na tym polegał głównie jego plan, uniemożliwił i tak oczywiście dużo tego majątku gospodarczego trafiło w ręce amatorów na oligarchów, ale oczywiście nie wszystko. Więc wszyscy byli, że tak powiem, jak to młodzież mówi, sfokusowani na sprawach gospodarczych, a my po cichu przebudowywaliśmy ustrój państwa. I dopiero dzisiaj po latach niektórzy zaczynają odkrywać, ach, ta reforma samorządu to było coś bardzo ważnego, coś, co zmieniło Polskę. Ona by inaczej wyglądała, prawda? Przecież myśmy z Ukrainą startowali z takiego samego poziomu, jeśli chodzi o PKB. Ale jeśli na Ukrainie, zobaczmy, jak wygląda sytuacja tam, jak u nas. Dlaczego ten samorząd jest tak ważny? Samorząd terytorialny to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ on dopiero robi z ludzi obywateli. Na całym świecie się dzisiaj już rozumie, że gospodarka rynkowa jest wartością, że trzeba wybierać parlament demokratyczny, ale tylko w Europie Zachodniej ludzie wiedzą, że potrzebna jest do pełnej takiej jakby pozycji obywatelskiej także możliwość wybierania władz lokalnych. Dlatego, żeby można być przyjęty do Rady Europy, trzeba było przeprowadzić wybory demokratyczne zarówno do parlamentu, jak i do gminy. Tak. Czyli jednym słowem, ja jestem obywatelem nie tylko dlatego, że wybieram władze państwowe i że w ogóle mam to obywatelstwo, ale pełnia obywatelstwa powstaje dopiero wówczas, kiedy mam pełny wpływ na kształt władz lokalnych. Tak. Dopiero wtedy jestem w pełni obywatelem. I tego rodzaju sytuacje mamy tylko w Europie Zachodniej. Tak. Dlaczego tak to się złożyło? No dlatego, że upadło cesarstwo rzymskie, w związku z tym miasta włoskie mogły się rozwijać, tak? Dzisiaj widzimy, jakie są piękne. Stamtąd ta idea przeszła na Niemcy, prawo magdeburskie, o którym mam nadzieję, że młodzież się uczy w podręcznikach o prawie magdeburskim, prawda? A z Niemiec poprzez Śląsk ta idea przyszła w XIII wieku do Polski, czyli sami mieszkańcy miast, także wtedy jeszcze wsi, bardzo wielu wsi, wybierają swoje własne władze. Natomiast wschód nie poszedł tą drogą. Dlaczego? Dlatego, że cesarstwo wschodnie się nie rozpadło. Ono się rozpadnie dopiero 1000 lat później, w połowie XV wieku, ale tam samorząd się nie rozwinął. Tak? Czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że samorząd terytorialny jest pewną zdobyczą cywilizacyjną, charakterystyczną tylko dla kultury Zachodu i nigdzie poza Europą Zachodnią nie jest znany. Jeśli nawet jest gdzieś tak jak w Japonii, to tylko dlatego, że Amerykanie narzucili swoją wizję, swój porządek konstytucyjny Japończyków po II wojnie światowej. Ale nie wystarczy ludzi wybrać, trzeba im dać odpowiednie instrumenty i o to właśnie tak walczyliśmy wtedy w 1989 roku. Co to są za instrumenty? To jest przede wszystkim osobowość publiczna prawna gminy. To jest zdobycz Rzymian. Wschód nie rozumie, co to jest osobowość prawna, bo prawo rzymskie sięgało tam, gdzie sięgała
dawna Rzeczpospolita i Monarchia Habsburska. Dalej tam już nie rozumiejący tej sprawy własności. Dlatego Rosjanie, jak już na łapie tych pieniędzy, to woli te pieniądze wydać, ale gdzie w Londynie, na Lazurowym Wybrzeżu, na Florydzie, ale nie kupi nieruchomości u siebie w Rosji. Dlaczego? Bo tam nie ma systemu ksiąg wieczystych, bo właściwie w Rosji do dzisiaj nie rozumie się prawa własności. Teraz rozumiecie Państwo, dlaczego oligarchowie rosyjscy wywożą te pieniądze i wszystko kupują na zachodzie. No bo tam się szanuje własność, bo tam są księgi wieczyste, bo tam za tym wszystkim stoi sądownictwo, które będzie broniło własności w przypadku, gdyby ktoś tego właściciela własności chciał pozbawić. Tak? Czyli osobowość prawna gminy to jest pewna fikcja, tak? Którą Rzymianie wymyślili, genialna fikcja, która pozwala zachowywać się organizmowi miejskiemu i całej wspólnocie tak, jakby była jedną osobą. Teraz ta osoba prawna może być właścicielem mienia. Jakiego mienia? Mienia komunalnego. Nasza reforma polegała na tym, że z tego majątku Skarbu Państwa od razu przesunęliśmy wszystkie te składniki, które służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb właśnie w ręce lokalnych społeczności. No i w ten sposób około 40% wszystkich nieruchomości, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, nieruchomości miejskie trafiły do zasobu gminy. Ktoś mi ostatnio mówił, zwrócił uwagę, żeby nie mówił dla młodzieży o mieniu komunalnym, bo już młodzi ludzie nie rozumieją, myślą, że to chodzi o mienie komunistyczne jakieś. Nie, to nie chodzi o mienie komunistyczne. Komunalny to znaczy wspólny, komunion, tak? Komun po francusku, po łacinie, prawda? Komunizm, czyli wspólnota. Tak? Więc mienie komunalne jest w rękach samorządów, tak? Odrębne budżety. Tak? One coraz lepiej są, że tak powiem, zasilane w porównaniu z okresem początkowym, no to wzrost jest zupełnie niesamowity. Ja ostatnio byłem na takim spotkaniu samorządowym, gdzie miasto miało na to właśnie wieś, taka podwarszawska, na 5 milionów w budżecie, na początku to dzisiaj ma 65, bo powstały wielkie centra logistyczne w okolicach Sochaczewa, prawda, i to nakręciło nieprawdopodobnie koniunkturę. Ale jeszcze jest jedna bardzo istotna cecha, mianowicie nadzór państwa jako ogólnej organizacji nad samorządem jest ograniczony wyłącznie do zagadnień prawnych. Władza w Warszawie nie może mieć pretensji, nie może badać nawet, czy jakaś decyzja jest sensowna, czy niesensowna, od tego są po prostu wyborcy. Tak? Oni zdecydują, czy te władze dobrze alokują środki, dobrze gospodarują swoim mieniem itd. No i te właśnie instrumenty, charakterystyczne jeszcze raz podkreślę, wyłącznie dla kultury zachodniej spowodowały, myśmy to wiedzieli, że to musi być taki efekt, już po roku no nieprawdopodobne ożywienie w Polsce, tak, i rozwój naszego kraju. Oczywiście tam, gdzie mamy lepsze władze, gdzie ludzie jakoś bardziej przyłożą się, prawda, lepiej rozumieją potrzeby, no to jest lepiej. Tam, gdzie ludzie, gdzie się dobiorą czasami niezbyt uczciwi ludzie, no to jest gorzej, prawda, no wiadomo, jak to z ludźmi. Ale suma summarum na pewno to wszystko bardzo dobrze funkcjonuje. I właściwie po roku nikt nie ma w Polsce wątpliwości, że idea samorządu trafiła w Polsce na dobry grunt. Myśmy wiedzieli, że ona trafi na dobry grunt, dlatego że Polska od czasu chrześcijaństwa, prawda, przyjęcia chrztu, znalazła się w kręgu kultury zachodniej i nasiąkała, uczyła się pewnych rozwiązań, które no, powstawały tam wcześniejszym okresie, prawda? Czyli to oderwanie komunistyczne Polski od Zachodu no, nie mogło dać nam szans na rozwój, mogło nas tylko cofnąć, tak? Wystarczyło, że tak powiem, odrzuciliśmy tę opcję i od razu widać rezultaty, dlatego że dzisiaj nie jesteśmy w swoim własnym świecie, wśród instytucji nam znanych, które zostały tutaj przed tym długim, dziejowym okresie wypracowane. I byliśmy w gruncie rzeczy gotowi do dalszego reformowania kraju w 1992 roku. Właśnie myśleliśmy o powiatach, o województwach samorządowych. No niestety w 1993 roku te ekipy posolidarnościowe przegrały wybory, a nowe partie bardzo nie chciały powiatów, w szczególności PSL się bardzo upierał, żeby powiatów nie było, chociaż dzisiaj doskonale wiedzą, że dzięki powiatom to przeżyli, tak? W dużej mierze w Polsce. Właśnie na ten temat wczoraj z panem Strusikiem rozmawiałem, który jest marszałkiem województwa
Mazowieckiego, a jako PSL-owiec bardzo był w latach 90. przeciwny reformie powiatowej i wojewódzkiej. No ale niestety dopiero w 1997 roku, jak powstał rząd Jerzego Buzka, mogliśmy dokończyć te nasze reformy. Planowaliśmy oczywiście 12 województw, wyszło jak wyszło, mamy 16, polityka się wdarła tutaj, chcieliśmy 268 powiatów, no mamy ich w tej chwili 314 czy 15 plus 65 jeszcze miast, powiatów grodzkich. Niemniej jednak to wszystko działa, prawda, to wszystko działa. I ktoś mnie mówi, ktoś ostatnio mi zwrócił uwagę na to, że w Belgii była taka sytuacja kilka lat temu, że przez rok nie była rządu. Nie było rządu, nie mogli się dogadać po prostu. Ale państwo funkcjonowało. Dlaczego? No bo Belgia jest dobrze zorganizowana samorządowo, jak każde państwo na zachodzie. W związku z tym te najważniejsze rzeczy mogą być rozwiązywane na bieżąco. I taka mi przyszła myśl do głowy. A czy w Polsce jakby nie było parlamentu i rządu przez rok, powiedzmy sobie, to by się coś złego stało? Myślę, że nie. I to kiedyś publicznie powiedziałem, a w pierwszym rzędzie siedziała tam taka posłanka, prawda, i mówię później do niej, chyba się pani moja idea nie podoba. Ona mówi, wie pan co, podoba mi się pod warunkiem, że oni mi się czegoś przez ten rok nauczyli, żeby gdzieś tam ich na przykład wysłać, tak? I powstała taka myśl, no proszę, kiedy to było piękne. My wynajmujemy statek luksusowy jakiś taki, prawda, turystyczny, wsadzamy wszystkich posłów i senatorów i cały rząd bezpośrednio po wyborach, prawda, na rok wypływają podróż do świata i uczą się, a jak to jest w Kaliningradzie, a jak to jest w Szwecji, a jak to jest w Danii, a jak to w Stanach, prawda, i wtedy co, przez rok nikt by nie podniósł podatków, nie musielibyśmy się radzić aż tak z tego powodu. Budżet oczywiście urzędnicy Ministerstwa Finansów prawda, przygotowali, żarty żartami, ale taka jest prawda, że dzisiaj już to centrum państwa wcale nie jest w Warszawie. Centrum państwa jest w każdej polskiej gminie, bo tutaj decydują się najważniejsze sprawy dotyczące jakości naszego życia. Tutaj decydujemy o edukacji naszej młodzieży, organizacji tej edukacji. Tutaj zapewniamy no, rozwój poprzez gospodarkę terenami, plany zagospodarowania przestrzennego. Ja nie chcę pytać, czy tutaj jest plan zagospodarowania przestrzennego, czy go jeszcze nie ma, ale to już tak to będzie taki ostatni akcent. Jednym z elementów kształtujących kulturę zachodu jest prymat prawa. I nie mówię tego jako prawo, tylko po prostu, no prawo jest po to, żeby go szanować, tak? Bo wymyśliliśmy pewne rozwiązania prawne, żebyśmy je szanowali. My w Polsce żyjemy tak między wschodem a zachodem. Gdybyśmy chcieli szybko osiągać te efekty, które mają ludzie na zachodzie, mieć takie miasta, taką komunikację, takie samochody, takie szkoły, uniwersytety, tylko bardzo często chcielibyśmy to osiągnąć za pośrednictwem instrumentów charakterystycznych dla wschodu. I na tym przykładzie państwu pokażę. Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego? To jest prawo lokalne, prawo miejscowe. Bardzo silnie umocowane w konstytucji, bo jest wymienione wśród konstytucyjnych źródeł prawa. Otóż plan zagospodarowania przestrzennego różni miasto zachodnie od wschodniego, według profesora Henryka Samsonowicza, na pewno jednego z najwybitniejszych polskich historyków i jednego z najwybitniejszych badaczy średniowiecznych miast europejskich. Otóż w Europie było tak, że jak się chciało miasto tworzyć albo rozbudowywać, to najpierw się tworzyło plan. Tak, stąd to prawo magdeburskie. A dopiero później wypełniało się ten plan pewną treścią. Natomiast na wschodzie, ponieważ nie było prymatu prawa, tak, to zawsze o wszystkim decydował książę, czy później car, czyli jednoosobowo. Nie prawo było decydujące, tylko jednoosobowa decyzja księcia. No i teraz mamy takie efekty, że miasta na zachodzie są uporządkowane, mają wskazane centrum, dobrze się w nich czujemy, tak. Najlepiej, najdroższe mieszkania, które są na Stawówkach,
Będą sobie mieszkańcą w Krakowie na rynku, nie w Warszawie. Natomiast w 1994 roku, jak tylko doszła do władzy PSL z SLD, uchylili wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce i nakazali uchwalenie w ciągu 5 lat nowy, na nową, prawda, no oczywiście to było niewykonane. I dla bardzo wielu, niestety, burmistrzów to był też znakomity moment, żeby no, nie liczyć się z prawem, tylko indywidualnie układać się z deweloperami, gdzie oni będą mieli budować, prawda? Czyli to jest, to też pokazuje, że w mieście, jak jest tam zagospodarowanie przestrzenne, to znaczy, że władze rozumieją, że są w kręgu kultury zachodniej. Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a w bardzo wielu miastach w Polsce tego planu zagospodarowania nie ma, to znaczy, że mentalnie jesteśmy na wschodzie. Chcemy indywidualnie decydować o tym, gdzie, kto, gdzie ma się budować, prawda? Na przykład w Warszawie zaledwie niecałe 40% terenów jest pokrytych planami zagospodarowania przestrzennego. Ale w takich Gliwicach 100% miasta jest pokryty planem zagospodarowania przestrzennego. I pan Frankiewicz, prawda, prezydent Gliwic, teraz został prezesem Związku Miast Polskich. No bo on doskonale rozumie, jego otoczenie, jak ważną rzeczą jest prymat prawa nad decyzją jednostkową. Tym się właśnie różni wschód od zachodu. Różni się wieloma innymi rzeczami, ale właśnie prymat prawa plus samorząd terytorialny tworzy tę charakterystyczną rzeczywistość, do której dążymy, do której zawsze żeśmy dążyli. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że moja wizja statku turystycznego naszych posłów i senatorów Państwu przemówiła do wyobraźni. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękujemy za trochę historii i szansy, bo tak? Wysłania naszych parlamentarzystów na złożony urlop. Pani burmistrz. Szanowni Państwo, marszałek województwa pomorskiego, pan Jerzy Rostok, nie mógł dzisiaj przybyć na tą naszą uroczystość, bardzo ważną dla nas wszystkich. Dlatego też prosił mnie, żeby przekazać wyrazy szacunku i uznania dla radnych wszystkich kadencji. Panie profesorze, radni miasta Wędorka, którzy przez 7-krotnie byli wybierani, naprawdę są Europejczykami. Wiedzą, że prawo miejscowe, plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym dokumentem. My te dokumenty wszystkie mamy. Szanowni Państwo, jeszcze raz w imieniu pana marszałka wszystkim gratuluję, dziękuję. To Państwo stworzyliście Wędork taki, jak jest dzisiaj. Piękny i ważny na mapie województwa pomorskiego. Na pamiątkę tego spotkania pan marszałek przekazał nam ten pomoże. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Przekażę też panu przewodniczącemu i szanowny panie przewodniczący. Z
okazji obchodów 20-lecia samorządności w gminie Miasto Lęgo składam na Pana ręce, Panie Burmistrzu, wszystkim samorządowcom życzenia wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra naszej społeczności lokalnej. Życzę, by podejmowany próg był zauważony i doceniony przez całą wspólnotę samorządową. Niech kolejne lata będą dla nas wszystkich wypełnieniem sukcesów, a społeczna akceptacja źródłem satysfakcji i motywacji dla nas wszystkich do dalszej współpracy. Panie Burmistrzu. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, dostaliśmy kilkanaście listów gratulacyjnych od naszych parlamentarzystów, którzy dzisiaj niestety nie mogli przybyć, ponieważ jest sesja parlamentu i bardzo przepraszają. Rozumiemy to. Wszystkie listy zostały zeskanowane i na skrzynki Państwa radnych przekazane. Proszę Państwa, jak co roku w czasie Święta Miasta, w czasie Dni Jakubowych wręczamy wyróżnienie honorowe Lęborskiego Lwa. W tym roku po raz pierwszy jest zmiana formuły. Tę formułę zmieniliśmy na tyle, że nie jest to już tylko nagroda Lęborskiej Rady Miejskiej, ale nagroda całego miasta i nie przyznają ją wyłącznie radni, ale kapituła złożona z dotychczasowych laureatów. Pozwólcie Państwo, że odczytam. Od 14 lat przyznawana nagroda. Otrzymali ją do tej pory Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, firma Farm Fleet z Poland, Pan Stefan Fikus, Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Lęborski Oddział Zrzeszenia Kurzyńsko-Pomorskiego, Biskup Pelpiński Jan Bernard Szlaga, Lęborski Komitet Terenowy Naczelnej Organizacji Technicznej, Lęborscy Franciszkanie, Pan Ryszard Wenta, Lęborski Klub Przedsiębiorców Pracodawcy Pomorza, Pan Zygfryd Klimek, Pan Krzysztof Grzesiak, Pan Edmund Głąbiewski, Pan Krzysztof Kruszak i Pan Tomasz Sowisz. Kapituła złożona wymienionych tutaj organizacji i osób w tym roku miała 6 nominacji, które otrzymały od mieszkańców Lęborka głosy i nominowanymi byli Pani Anna Sobolewska, Pani Zofia Oladowska, Pan Wacław Kuper, Pan Przemysław Mikusiński, Kufiec Lęborg Związku Harcerstwa Polskiego oraz Lęborski Klub Sportowy Pozor. W tym roku kapituła uznała, że wyróżnienie lęborskie, honorowe miasta Lęborka, Lęborski Lew otrzymuje Kufiec Lęborg Związku Harcerstwa Polskiego. Proszę Państwa, Kufiec przygotował taką małą prezentację, ale ponieważ jest to film kilkunastominutowy, zaraz obejrzymy, nie ma ten film, że tak powiem, komentarza, więc pozwoliłem sobie sam wybrać z laudacji, którą wnioskodawcy złożyli do kapituły i Państwu odczytam. Lęborski Kufiec rozpoczął swoją działalność w 1945 roku, a więc działa już 70 lat. Wypracował własny system działania, kształtując charaktery i postawy młodych, wychowując nie tylko aktywnych obywateli, ale i patriotów. W chwili obecnej Kufiec to wspólnota blisko 300 zuchów, harcerzy, instruktorów oraz seniorów i starszyzny harcerskiej. Harcerstwo to gotowość do niesienia pomocy i solidarność z grupą, czy to w drużynie, czy z mieszkańcami Lęborka. Harcerstwo to szkoła wolontariatu, bezinteresownych działań na rzecz pomocy innym. Od 20 lat Kufiec Lęborg współorganizuje finał w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, prowadzi zbiórki darów dla lęborskich dzieci z uboższych rodzin w akcji Zostań Świętym Mikołajem pod patronatem PCK, prowadzi akcję Moto Serce Krew Darem Życia, ponadto prowadzi akcję Wesoła Zima w Mieście, harcerska akcja letnia, czy pomoc ofiarom różnych klęsk, w tym powodzi. Harcerstwo to nie tylko zabawa, a także gotowość do niesienia pomocy i solidarność z grupą, czy to w drużynie, czy z mieszkańcami. Zapraszam w takim razie teraz na obejrzenie tego filmu.
Bo dziś jest to dla nas wielkie wyróżnienie i nagroda,
ale jutro będzie to dla nas kierunkowska inicjatywa logistyczna wskazująca na północ, na harcerskim szlaku, gdzie czekają nas nowe wyzwania, możliwości i kierunki działania, mobilizując nas do bycia jeszcze lepszym dziś, jutro, również. Dziękuję. Wpisało się w kalendarz Jędrowskim i Jakubowym. Liczny Dzień Świętego Jakuba,
sam kiedyś przebiegłem. 10 minut. Widziałem. Dziękuję. Muzyka regionów. Zlot Jakubów, ożywiona staromiejska wystawa na wieży w Sanktuarium Świętego Jakuba, turniej karczanej maści, wiele innych imprez. Wrocław Jakubowy to czas integracji lokalnej społeczności. Widzimy to i czujemy podczas wielu imprez, między innymi tradycyjnego niedzielnego przemarszu ulicami miasta przedstawicieli różnych środowisk, rzemieślników, służb mundurowych, zespołów regionalnych, samorządowców i mieszkańców, czy też w czasie międzynarodowych spotkań z folklorem, muzyka regionów, prezentujących kulturę różnych regionów Polski oraz wielu narodów świata. W tym roku wystąpił zespół z Polski, Słowacji, Turcji. Koncerty odbywać się będą dzisiaj i w niedzielę. Na niepowtarzalną atmosferę jarmarku składa się też kiermasz twórców ludowych, tradycyjne kramy z wyrobami rzemieślniczymi i pamiątkami. Jak co roku dużo będzie się działo na obecnym deptaku, ze staromiejskim koncerty, muzyka, pokazy, konkursy i animacje, stoiska twórców ludowych, publiczne spektakle teatralne, ożywione morskie. Jutro już po raz 15 będzie się uliczny poświęcony Jakubo, ulicami naszego miasta oraz 9 międzynarodowy zlot Jakubów. W niedzielę zapraszam do Centrum Informacji Turystycznej w ramach Koszyckiego Krzyścienia, gdzie o 14.30 odbędzie się promocja naszego miejskiego kalendarza. Rycerze już mają, już mają. No, dobrze to wygląda ten kalendarz. Już dzisiaj o godzinie 17 nastąpi otwarcie wystawy pod nazwą Dawno, dawno temu na wieży Sanktuarium Świętego Jakuba Boskowa. Zaprezentowane zostaną archeologiczne zabytki ze średniowiecza i nowożytności pozyskane podczas prowadzonych w ostatnich latach badań w Lęborku. Również dzisiaj koncert na orkiestra Dęta Ziemia Lęborska, a potem zespół Rebelianci. Wieczorem lęborscy rycerze zapraszają na spacer z duchami krzyżaków wzdłuż lęborskich obwarowań. W sobotni i niedzielny wieczór wystąpią uznane gwiazdy Kamil Grenarek i Patrycja Markowska. Jak co roku nie zabraknie elementów związanych z postacią świętego Jakuba Apostoła, patrona miasta, oraz wymiarem duchowym, religijnym jarmarku. Jutro na świętego Krzysztofa przy sanktuarium świętego Jakuba księża poświęcą pojazdy. Wczoraj odbył się marsz pokoju i nabożeństwa kominowe. W niedzielę o 10 odprawiona zostanie suma pustowa w sanktuarium świętego Jakuba, a na niej dziękczynienie za 70 lat pracy franciszkanów w Lęborku i 70 lat cechu rzemiosła w Lęborku. Odbędzie się także koncert muzyki chrześcijańskiej komunii. Tradycyjnie już franciszkanie zapraszają dzieci na niej zaborze pod hasłem Franciszkanie dzieciom. Dziś otwieramy lęborskie dni jakubowe, w których będziemy mieli przyjemność uczestniczyć dzięki wielomiesięcznym przygotowaniom i pracy dziesiątek miesięcy. Pracowników placówek miejskich, stowarzyszeń, Centrum Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego, Ojców Franciszkanów oraz wolontariuszy. Składam także podziękowanie paniom i panom radnym za przychylność i wsparcie finansowe, a także osobiste zaangażowanie w wielu jarmarkowych przedsięwzięciach. Wszystkim Państwu w imieniu organizatorów, wszystkich Państwa i organizatorów zapraszam do uczestnictwa we Lęborskich Dniach Jakubowych, Dnia Patrona Miasta Lęborka i bardzo dziękuję za wysłuchanie. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca uroczystości. Myślę, że dosyć gadania. Teraz minął czas zespół Music Summer pod kierownictwem pana Andrzeja Szpormerza.